Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, dzisiaj jest wtorek, siódmy dzień maja. Jest dzisiaj światowy dzień astmy. Wszystkich, którzy mają astmę, bardzo pozdrawiam, bo to nie jest fajna choroba. Jeden z moich braci w Łodzi ma astmę i widzę, jak się czasem po prostu strasznie męczy. Tak mi jest, go po prostu czasem szkoda. Bardzo współczuję, kochani. Bardzo się za was modlę i bardzo was ściskam. Zresztą jak wszystkich, którzy na cokolwiek cierpicie, ale spróbujemy zrobić bez względu na to, czego doświadczamy dzisiaj. Dobry dzień, chociaż nie to będzie trudna rzecz, którą wam dzisiaj powiem, no ale cóż, trudna, ale dobra. Człowieczka, jedziemy. Drodzy moi mili, moi kochani, moi lubieni, moi mili, witam was bardzo serdecznie we wtorkowym odcinku w Stawakowym i zapraszam dzisiaj na Mądrość Świętych, aczkolwiek dzisiejszy święty nie jest ogłoszonym świętym, ale ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że on jest święty, bo dzisiaj Tomasz Merton. Następujące, kochani, zdanie od niego, bardzo piękne. Niech Bóg zachowa mnie od przyjaciela, który nigdy nie odważy się mnie zganić. Każdy jedną z rzeczy rzeczywiście dla mnie, to jest jeden z wyznaczników, nie mówię, że jedyny, nie mówię nawet chyba, że najważniejszy, ale na pewno jeden z kluczowych wyznaczników. I czasem zastanawiam się właśnie w niektórych swoich relacjach, czy on występuje. To jest taki, czy ktoś, z kim się przyjaźnie, ktoś, z kim jestem w jakiejś bliskości, ktoś, z kim buduje po prostu relacje czasem od lat, czy jest w stanie mi powiedzieć różne trudne rzeczy. Kani, na pewno się też domyślacie. Ja rozumiem, że moja sytuacja może być czasem trochę inna niż wasza, tak? bo często dla niektórych ludzi jest jestem jakoś tam ważny, nie daj Boże jakimś autorytetem i tak dalej. I właśnie jeżeli ludzie tak mnie traktują i w związku z tym nie potrafią mi powiedzieć, no właśnie, zwrócić uwagi na coś, nie potrafią o czymś porozmawiać, nie potrafią zapytać o coś, co ich na przykład niepokoi i tak dalej, to dla mnie, kochani, to nie jest żadna przyjaźń. Oczywiście to nie jest coś, co dokładnie odwrotnie nazywamy hejtem, nie? czyli to, że, no właśnie, niektórzy możecie pomyśleć, ja się ciągle do ojca szóstaka przyczepiam, czyli jestem jego przyjacielem. Nie. Kochani, oczywiście, że w przyjaźni przede wszystkim i nade wszystko, i w ogromnej większości, płynie pozytywny przekaz, tak, kochani? I przyjaźń, która miałaby polegać tylko i wyłącznie na krytykowaniu, tylko i wyłącznie, nawet na słusznym, właściwym, ale jednak nie na budowaniu pozytywnego, jakby, wizerunku drugiego człowieka. Nie na wydobywaniu z niego jego najlepszych rzeczy, to rzeczywiście coś takiej przyjaźni jest nie tak. Ale jednocześnie, jeżeli nie ma w niej tych momentów właśnie trudnych, tych momentów, kiedy siadamy i rozmawiamy o rzeczach, które może nas różnią, które może nas bolą, które sprawiają, że się nawzajem ranimy, to ta przyjaźń, kochani, nie będzie się rozwijać. Konie bardzo często, kiedy np. do mnie przychodzi jakieś narzeczeństwo albo jakaś para, która buduje związek, jak słyszę, że oni w ogóle się nie kłócą, w ogóle nie mają trudnych rzeczy, to mam bardzo dużą wątpliwość, czy oni są w jakiejkolwiek prawdziwej relacji, bo to znaczy, że coś ukrywają, że coś jest nie, jakby fałszywe, że coś jest przykryte, że o czymś się tak naprawdę nie rozmawia. No i z tego z tego powodu, że nie ma opcji, żeby dwie osoby, a każda osoba jest inna od innej osoby, żeby się w pewnym momencie nie starły, żeby się w pewnym momencie nie zderzyły, nie zbiły. Uwaga! Tak jak mówię, odwrotność oczywiście wcale nie jest oznakiem dobrej relacji, czyli jeżeli my się tylko kłócimy, ciągle się właśnie ostrzymy, ciągle się ranimy i, i to jest po prostu 90%, Naszej relacji. Tak, to też oznacza, że prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie, nie jesteśmy osobami gotowymi do tego, żeby budować ze sobą trwałą relację. Tak, większość rzeczy musi być pozytywna i musi być jakby na plus. I musi być taka, że czujemy. Kurczę, ten drugi człowiek mi po prostu strasznie pasuje, ale musi tam być doza zdrowego, rozsądnego, pełnego miłości, pełnego szacunku, pełnego nie tylko to, co ja mówię, to jest prawda, tylko pełnego miłosnego mówienia prawdy. To i to mnie boli, to i to musimy o tym pogadać. Niekoniecznie mam do rozumowania, ale tutaj czuję, że jest jakiś rozdźwięk. Kani, jak mówi bardzo pięknie Merton, niech Bóg mnie zachowa od takiego przyjaciela, który w żaden sposób nigdy mnie nie zgani. Nie? Kani, ja sobie zacząłem o niektórych takich racjach, które miałem w życiu, gdzie była, wydawało mi się jakaś przyjaźń, ale rzeczywiście ona była bardziej zbudowana na jakimś, nie wiem, na przykład podziwie, które ta osoba miała względem mnie, oczywiście też ja względem mniej. Jeżeli nie potrafię powiedzieć komuś nic trudnego, to zastanawiam się, na czym polega ta relacja, bo to jest dziwne. Znowu, jeżeli oczywiście mówię tylko trudne rzeczy, to też zastanawiam się, na czym polega ta relacja. Koni, umiejętność budowania dojrzałej relacji to jest, że tak powiem, przewaga pozytywów, ale koniecznie istnienie negatywów. I tak warto się przyglądać, koni swoim relacjom. Warto się o to pytać i też o to, jak my to przyjmujemy. Czy my potrafimy przyjmować te czasem, właśnie yy, trudne yy, słowa? Oczywiście wtedy, kiedy są pełne miłości, wtedy, kiedy są po to, żeby, żeby nam pomóc, a nie po to, żeby nam dokopać. Ale to jest składowa część każdej relacji, każdej miłości. Warto, kochani, o tym pamiętać. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jeśli mogę, to przypomnę, kochani, o naszej paschalnej akcji, o akcji. Wytchnienie, czyli tam, gdzie pomagamy rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych dzieciaków podopiecznych, żeby dać im po prostu wytchnienie od ich pracy. Jeżeli chcecie wiedzieć, o co chodzi, zajrzyjcie do Fundacji Malak, jest to też na pewno w opisie pod tym filmem. Możecie przez cały okres poschalny te akcje wspierać. Bardzo Was do tego zachęcam, bo to bardzo, bardzo dobra, bardzo piękna akcja. Kochani, ściskam Was, pozdrawiam, błogosławie. Miejcie się, proszę, najlepiej na świecie i do zobaczenia już jutro. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Papa! Pa.